Robert Heda, oficer Agencji Wywiadu w stanie spoczynku. Witam Państwa jak zwykle ciepło, bardzo ciepło na, na kanale Jana Pińskiego. Le Pen, zwycięstwo, sytuacja Francji i Europy jest niezwykle groźna dla Polski. Groźna, a nie niedobra. Na szczęście mamy Donalda Tuska. Mamy Radosława Sikorskiego, natomiast całe nieszczęście polega na tym, że nie ma ich Europa, bo przywódcy europejscy i unijni to jednak małkie elity, które nie radzą sobie w taki sposób, czyli właściwie z wyzwaniami i zagrożeniami, jak nasz premier i minister spraw zagranicznych. No niestety, Macron to nie Tusk. I to jest porażka. Co się stało? Trzy, e, cztery słowa: szok, niedowierzanie i klęska o nieprzewidywalnych skutkach. Tak, główne dzienniki europejskie, e, oczywiście nieprawicowej, a demokratycznej i liberalnej orientacji, Podsumowują, czy komentują z użyciem tych słów to, co się stało w niedzielę 30 czerwca we Francji, a więc wyniki wyborów. Wyborów parlamentarnych, pierwszej tury, bo w druga zadecyduje o tym, kto będzie premierem, ale o tym za chwilę. I tak, francuskie MSW, które zajmuje się Liczeniem głosów podało końcowy rezultat wyborów. Otóż odpowiednik PiS i suwerennej Polski, skrajnie prawicowa koalicja Zjednoczenie Narodowe uzyskało 33,2% głosów. Ta koalicja skrajnej prawicy, zjednoczenie narodowe jest kojarzona z Marie Le Pen, a wcześniej z jej ojcem. Natomiast ona ostatnio oddała przywództwo formalne partii, steruje nią, steruje skrajną prawicą z tylnego fotela. Jej miejsce formalnie zajął Jordan Berdella, 28-latek, wschodząca gwiazda skrajnej prawicy, nie tylko francuskiej, ale i europejskiej. Ale to nie koniec sukcesu. Te 33%, do tych 33% Marie Le Pen trzeba doliczyć jeszcze ponad 5%. A jeszcze bardziej skrajnie prawicowego ugrupowania partii rekonkwista Erika Zemura. To daje łącznie 38%, ponad 38% głosów Francuzów, i to jest ogromna szansa na bezwzględną większość w Zgromadzeniu Narodowym czyli Izbie niższej e, parlamentu, a więc utworzenia rządu. W tym miejscu system e, francuski, system konstytucyjny Republiki Francuskiej to system prezydencki. To prezydent ma ostatnie słowo i na przykład może wysunąć własnych kandydatów na ministra. Z drugiej strony, na zasadzie równowagi władzy wykonawczej, ustawodawczej, to ten, kto ma większość w parlamencie, ma, trzyma rękę na pieniądzach, bo o ustawach budżetowych, około konstytucyjnych, najważniejszej legislaturze decyduje parlament. W związku z tym ugrupowanie Le Pen, skrajna prawica, ma szansę ogromną na samoutworzenie, a przynajmniej zaproponowanie rządu złożonego wyłącznie ze swoich reprezentantów. Drugie miejsce zajął lewicowy, nowy front ludowy, w tym skrajnie lewicowa. Francja niepo, e, niepokorna czy też nieujerzmiona, Jean-Luc Jean e, Melanchon i lewica wzięła 28% głosów. Natomiast centrowa koalicja Razem dla Republiki, której filarem jest makronowska partia Renesans czy też Odrodzenie, dostała jedynie 20% głosów. I właśnie na tym polega ta cała katastrofa. Jest też czwarte tradycyjne ugrupowanie, partia polityczna Republikanów. To są tacy spadkobiercy wizji Francji generała De Gola, prezydenta, ale niestety tu doszło do rozłamu. Republikanie wzięli tylko 66% 60% głosów, chociaż byli obliczani, na szacowanie na 10. Niestety ta prawa część partii republikańskiej zagłosowała na skrajną prawicę Marie Le Pen. To jest problem nie tylko dla Francji, ale dla całej Europy. To pod całą Europą zatrzęsła się ziemia, a Rosja otwiera, Putin otwiera kolejne szampany. To było do przewidzenia, bowiem nastąpiła powtórka wyników wyborczych do Parlamentu Europejskiego, w których to skrajna prawica, Marie Le Pen, wzięła 32,5% głosów. Koalicja Macrona tylko 14,5%, a lewica 13,5%. I już wówczas, co symptomatyczne i prognostyczne, Donald Tusk skomentował rezultat. Macron doznał dramatycznej klęski. Musiał rozwiązać parlament, ocenił nasz premier. Macron przegrał z tymi. Niestety, którzy kwestionują całą europejską i geopolityczną formację zachod politycznego Zachodu. To e, lekcja dla nas wszystkich, powiedział Tusk, ale także powód do dumy, że my w Polsce daliśmy przykład e, o tym, że można inaczej. E, I z tego powodu, z powodu sukcesu. Antyprawicowego i odsunięcia władzy od PiSu, jak powiedział premier, Europa docenia Polskę, ale też Europa kładzie na nasze barki coraz większą odpowiedzialność za siebie, za Europę. I to jest prawda. Nie jest zaskoczeniem ani odkryciem, że stara i nowa Unia Europejska są w tożsamościowym rozkroku w transformacji, to się objawia transformacją a głównego nurtu polityki europejskiej, narodowej i ponadnarodowej z lewej i centrowej strony na prawo. A z jakim zatem programem Le Pen w cuglach wybrała, yy, zmiażdżyła Makrona i wygrała wybory? Otóż po pierwsze programem antyimigracyjnym i antyislamskim z natury rzeczy. Programem antyintegracyjnym, czyli pogłębienia integracji europejskiej we wszystkich formatach, także w formacie obronnym. To się w takim trzy pierwsze punkty skrystalizowały się w haśle Francja dla Francuzów. Chodzi o utrzymanie przywilejów socjalnych, chodzi o narodową czy nacjonalistyczną edukację tu się kłania lekcja Putina, który system edukacji zamienił w indoktrynację i tu się kłania a propos Polski przede wszystkim a, lekcja pisu to jak chciał zdeformować młode pokolenie Polaków. No i oczywiście chodzi o gospodarkę. Lepę głosi potrzebę reindustrializacji, protekcjonizmu gospodarczego. Jeśli Francja ma być dla Francuzów, to także, jak wynika z wystąpień publicznych i debat Giordana Bardelli, korekta w polityce zagranicznej, przede wszystkim ukraińskiej. Macron Zmieniło 180 stopni podejście Francji do Rosji na antyrosyjskie, antyputinowskie. Zwiększył zaangażowanie zbrojeniowe i pomocowe, i też wojskowe, generalnie dla Ukrainy, a Bardella mówi o redukcji o korekcie, czyli faktycznej redukcji zaangażowania Francji. W wojnę ukraińską, a więc korekty poważnej, znowu przywracającej łagodny kurs wobec Rosji. Skrajna prawica mówi także o potrzebie ograniczenia roli inicjatyw francuskich w NATO. No i tutaj porównanie ciśnie się na usta Trumpa i Le Pen, bo oni identycznie myślą o. Ładzie Światowym, o Ładzie Europejskim. No tak, ale program sobie, a rzeczywistość sobie. Więc największe znaczenie dla um, zwycięstwa Le Pen miało tak zwane zmęczenie Macronem, ale także zmęczenie unijną biurokracją, czyli Brukselą. Le Pen oskarża instytucje europejskie i Unię Europejską o dyskryminację ekonomiczną, finansową, polityczną Francji, szczególnie to dotyczy strefy euro. Po drugie, Le Pen zwalcza Zielony Ład. Przypominamy sobie protesty rolników francuskich, które trwają od wielu miesięcy, praktycznie od początku roku. I tu niestety poparcie Pen jest wynikiem błędów konstruktorów Zielonego Ładu. Oczywiście Macron stał się symbolem wszystkich wcześniejszych nieszczęścia, więc COVID-19 rosyjskiego, wywołanego przez Rosję kryzysu energetycznego, wcześniej kryzysu imigracyjnego, który zafundowała nam Rosja do spółki z Angelą Merkel, słowem wszystkie nieszczęście. Ale też Le Pen obiecała Francuzom bezpieczeństwo, bo... Problem get, get etnicznych jest dla Francji porażający. Jest we Francji pora porażający. To są faktycznie enklawy poza kontrolą państwa, poza kontrolą sił bezpieczeństwa i według szacunków nieprawicowych, Le Monde. Te enklawy obejmują praktycznie jedną trzecią terytorium republiki, zagrażając e, integralności terytorialnej i suwerenności Francji. A żeby było ciekawiej, w latach, w 2021 roku miał miejsce werbalny bunt francuskiej armii, a więc korpusu generalskiego i oficerskiego. Bunt... A właśnie pod hasłem Ratowania Republiki przed zagrożeniem imigracyjnym, islamistycznym i terrorystycznym. By bunt polegał na liście, na apelu listownym do prezydenta, aby wyposażył armię w specjalne pełnomocnictwa, ten list w krótkim czasie został poparty przez Wysokich funkcjonariuszy policji, żandarmerii narodowej, czyli formacji paramilitarnej, bezpieczeństwa wewnętrznego Francji i służb specjalnych. Osią, albo pan, panie prezydencie, zacznie poważnie walczyć z tym zjawiskiem, jakim są getta i brak kontroli nad własnym terytorium. Albo my wypowiemy posłuszeństwo, co nie zostało powiedziane wprost, ale na pewno zawali nam się państwo. To są rzeczywiście, jeśli poczyta się francuską prasę, to są enklawy chaosu, promieniujące anarchię, anarchią na wielkie miasta szczególnie. To są enklawy grabieży. To są enklawy handlu narkotykami, zabijającymi, który zabija, zabijającymi, które zabijają Francuzów. To są enklawy grabieży, mordów, bo tam wybuchają intifady non-stop, spowodowane oczywiście kryminalnymi poruchomkami gangów, i ofiarą padają albo zwykli Francuzi, atakowani przez. A, imigrantów terrorystów czy islamistów terrorystów albo gangi uzbrojone etniczne, e, płoną posterunki policji. I to policjanci są głównymi ofiarami e, wojny domowej we Francji, de facto. Pamiętamy anarchię i e, destrukcję, jaką o, zafundował nam ruch równościowy. E, BLM w Stanach Zjednoczonych przejęty właśnie przez różnego rodzaju ekstremistów i bandytów, zwykłych kryminalistów no więc Francja ma mniej więcej taki stan permanentny to jest też suma strachów obaw przed wojną które wywołuje wojna w Ukrainie strach przed utratą stabilności, bezpieczeństwa i dobrobytu. A więc, reasumując, Francuzi popali Le Pen, bo nie chcą żadnych wyrzeczeń, ani modernizacyjnych reform Macrona, na przykład podniesienia wieku emerytalnego, ani prywatyzacji, która przywróciłaby opłacalność ekonomiczną państwowych molochów. Nie chcą też zaciskania pasa finansowego, ale też nie chcą żadnych wyrzeczeń i ryzyk związanych z zaangażowaniem obronnym Francji w NATO, Unię Europejską, przemysł zbrojeniowy, a przede wszystkim pomoc Ukrainie. Jednym słowem, tak jak w 1939 roku nie chcieli umierać za Gdańsk, tak teraz nie chcą umierać za Kijów. Pytaniem otwartym jest: po zwycięstwie Le Pen, czy będą chcieli umierać za Warszawę i Wilno, dopełniając sojuszniczych zobowiązań? Macron chciał to zmienić, zmieniał z ogromnymi oporami, protestami masowymi i zapłacił cenę za próbę modernizacji, dostosowania Francji do wymogów społecznych i gospodarczych XXI wieku. Ale do tego doszły właśnie. Doszła suma błędów polityki unijnej, Zielony Ład, e, polityka imigracyjna i oczywiście zagrożenie terrorystyczne. I teraz dla Polski to są arcy niedobre wiadomości, bo Zwycięstwo Le Pen może wzmocnić nadzieję pisu, no mniej suwerennej Polski, która pewnie pójdzie siedzieć w komplecie na recydywy, prawicową recydywę w Polsce. To wzmacnia prawicową krucjatę w całej Europie. Z, I zażegnało, ja to nazywam, kryzysem polskim. Otóż lata 2021-2023 to jest pasmo wyborczych sukcesów e, prawicy europejskiej. W Hiszpanii, mimo że e, rządzi mniejszościowy, socjalistyczny rząd, to tak naprawdę wygrała wybory ubiegłoroczne prawica i skrajna prawica. W Niemczech w siłę rośnie proputinowska i neofaszystowska ultranacjonalistyczna alternatywa dla Niemiec. Włochy są rządzone przez prawicę i skrajną prawicę. Holandia, w Holandii ubiegłoroczne roczne wybory wygrała także skrajna prawica. Oczywiście dodając do tego Austrię, Węgry, a ostatnio Słowację, cały czas Serbię i teraz Francję. To jest prawdziwy pochód zwycięski prawicy w y, Europie. E, jednak e, najbardziej oczekiwanym przez europejską prawicę i wyczekiwanym i y, wypatrywanym wręcz, było zwycięstwo PiSu i suwerennej Polski w wyborach 2023 roku, bo to dawało nadzieję na wzmocnienie tego prawicowego przełomu w Europie, szczególnie w Europie Środkowej. A ze względu na oczywisty potencjał i rolę Polski odgrywaną w polityce unijnej, europejskiej, A przypomnę PiS uważał, tak jak prawica europejska, Unię Europejską w obecnym wydaniu za największe zagrożenie, większe niż Rosja. No i BME, zwycięstwo sił demokratycznych i liberalnych, antyprawicowych w Polsce 15 października wyhamowało tą krucjatę. Jak widać, nie na długo, bo prawica sprytnie. Przejmuje rozgoryczenie społeczne unijnym mainstreamem, europejskim mainstreamem. Prawica najpierw skutecznie przejęła hasła socjalne, społeczne, opiekuńcze lewicy i tak wdarła się do głównego nurtu polityki. To jest wynik w ogóle ogromnych nierówności społecznych w wyniku globalizacji. A w Unii oskarżonym są trendy integracyjne. Też to był protest Francuzów przeciwko niemieckiej dominacji w Europie i nie tylko Francuzów, bo i Włochów, i Hiszpanów, dominacji w strefie euro szczególnie bo niemiecka gospodarka jako najsilniejsza drenowała zasoby finansowe i ekonomiczne innych państw Eurolandu, skazując je na, po prostu na rolę płacących coraz więcej pieniędzy importerów niemieckiej produkcji. Swoją rolę odegrała miał kościelita europejski, zarówno na szczeblu narodowym, jak i brukselskim. I to wszystko dało efekt, taki skumulowany efekt sukcesu Le Pen, co jest, powtarzam, skrajnie negatywne już w tej chwili dla Polski i będzie się skrajnie negatywnie, a przynajmniej może odbijać się na Polsce w bliskiej dalszej przyszłości. <laughs> w jakich obszarach? No otóż... Jak powiedziałem, lepen dała wiatr w skrzydła i złudne, mam nadzieję, na pisowi, A Włochy są już rządzone, ale to przede wszystkim impuls dla europejskiej prawicy. Powiedziałem, że Włochy rządzone przez Giorgię Meloni i jeszcze skrajniej prawicowego Matteo Salvini'ego Alternatywa dla Niemiec rośnie w siłę i to są siły europejskie, izolacjonistyczne, a przede wszystkim łącznie z pisem otwarcie prorosyjskie a więc siły finansowane przez Rosję, spenetrowane agenturalnie a więc tak jak e, AFD niemiecka, sterowane bezpośrednio lub po prostu. Manipulowane i szantażowane przez Kreml. To oznacza blokadę wspólnej strategii europejskiej przeciwko Rosji i oczywiście osłabienie spójności NATO. To jest spełnienie marzeń Putina, bo taki był jego cel wywołanie podziałów tożsamościowych i światopoglądowych w Europie. I ze zwycięstwem Le Pen Kreml to osiąga. Rosną w siłę nastroje kapitulanckie wobec Putina. Lansowana jest teza o konieczności dogadania się z Putinem w celu zakończenia wojny. Oczywiście będą Kreml wystawi wysoki rachunek. Oczywiście kosztem Ukrainy, a następnie. Polski, państw bałtyckich i Europy Środkowej. Formalnie Le Pen i Bardella potępiają rosyjskie zbrodnie, sam akt najazdu agresji na Ukrainę, ale deklarują pomoc dla Ukrainy nadal, ale to jest tylko taktyczna zagrywka. Proszę mi uwierzyć, bo diabeł tkwi jak zwykle w szczegółach. A więc zapytany w publicznych debatach Bardella, który reprezentował partię, koalicję prawicową Le Pen podczas wyborczych debat, Bardella zapytany o pomoc Ukrainie, ne, odpowiedział tak: nie chcę obecności w francuskich żołnierzy na Ukrainie a więc pomocy w obronie. Nie chcę dostarczania pocisków, rakiet, systemów broni, które mogą atakować cele w Rosji. Jestem wstrzemięźliwy wobec wspólnych inicjatyw obronnych i politycznych wymierzonych w Rosji. A to Automatu w przypadku spełnienia tych zapowiedzi wyrzuci Francję jako nowy człon oporu przed Rosją, ale z polskiego punktu widzenia na pewno wyrzuci Francję albo ograniczy w, nas, w znaczącym stopniu przepraszam, Francję w trójkącie weimarskim, z którym Polska słusznie jak dotąd wiązała ogromne nadzieje. Bo oś Paryż, Berlin, a Warszawa reaktywowane natychmiast przez Tuska i Sikorskiego po 15 października, to jest nie tylko działanie antyrosyjskie, ale to jest głównie działanie mobilizujące całą Europę do obrony i zbrojeń. Także do obrony wartości i bezpieczeństwa europejskiego. <laughs> Wpływ na, poprzez trójkąt weimarski Polska uzyskiwała i uzyskuje jak nadal, nadal wpływ na kształt całej Unii, a więc sposoby rozwiązywania kluczowych problemów, kierunki tempo integracji, a finansowanie przyszłość zatem a Zjednoczonej Europy. I stroną inicjatywną jest cały czas Donald Tusk i Radosław Sikorski. Oni pragmatycznie lobbują, e, przepychają polskie interesy narodowe, polski punkt widzenia e, na wyzwania, zagrożenia i tym samym wpływają na politykę e, i koalicyjność e, dwóch starych potęg europejskich Niemiec i Francji. I za to należy im się ogromne brawo i szacunek. Bo nie, nie tak jak PiS walczą z Unią Europejską, pogłębiając izolację i bezbronność Polski, tylko wzmacniają rolę, miejsce i znaczenie Polski w Europie razem z Francją i Niemcami oraz innymi państwami naszego regionu. Czyli bronią interesów bezpieczeństwa, i teraz to niestety może stanąć pod znakiem zapytania. Europie bowiem grozi coś więcej niż tylko prawicowa kru krucjata, Europie grozi Sojusz Skrajności. Bo nie chodzi tylko o skrajną prawicę, ale o skrajną lewicę, która udowodniła swoją sprawczość w wynikach lewicowej koalicji wyborczej we Francji. I tu rysuje się drugi biegun zagrożeń, rozchuściwania przez Kreml e, Europy, bo przede wszystkim skrajna lewica to też klienci Moskwy, programowi i e, finansowi. E, oni są zbieżni w programach socjalnych z Le Pen, ale... Mm, czy w strategiach gospodarczych, e, socjalnych, ale daleko bardziej niż skrajna prawica akcentują pacyfizm. E, kładą nacisk na programy ekologiczne, a więc, który jak zielony ład budzi ogromny sprzeciw i kontrowersje i Pacyfistyczne środowiska alternatywne, lewicowe, skrajnie lewicowe, ekologiczne są również spenetrowane przez Rosję agenturalnie, zasilane pieniędzmi z Moskwy i grano, grają rolę już nie piątej, ale szóstej kolumny Putina w dywersyjnej i sabotażowej w Europie. <laughs> Oczywiście druga ręka Rosji a w postaci lewicy. Jest manipulowana i manipuluje Europę. Znowu kosztem Ukrainy, Polski, państw bałtyckich, Europy Środkowej, czyli naszego bezpieczeństwa i prosperity ekonomicznego, zważywszy na cele ekologiczne, nadmierne. To nie chodzi o to, żeby je negować, tylko urealnić i dostosować czasowo do polskich możliwości, tak abyśmy nie byli poszkodowanymi. I tu się zbiegają nici globalne. W sytuacji, gdy po ostatnim debacie z Joe Bidenem Trump radykalnie zwiększył szansę na swoją prezydenturę i zdobycie Białego Domu, to rodzi się skrajnie korzystny scenariusz dla Kremla: wycofywania się z Zachodu, z za pomocy Ukrainie i Zbliżania Zachód, podzielony zresztą, zbliża się do granicy spełnienia marzenia Putina, wyznaczenia w Europie stref wpływu Rosji. A więc jest to skrajnie odwrotnie, w sposób lustrzany, skrajnie niebezpieczny scenariusz dla Polski. Bo brak silnych sojuszników także w Europie, nie, nie wspominając o Stanach, to jest e, odrealnienie gwarancji zobowiązań sojuszniczych w dziedzinach różnych, od bezpieczeństwa przez współpracę ekonomiczną, finansową. E, to jest podważenie dogodnego klimatu inwestycyjnego w Polsce, bo taką rolę odgrywają zagrożenia, a więc e, tak naprawdę to jest niebezpieczeństwo nie tylko dla obrony przed Rosją nie, naszego kraju, ale przede wszystkim dla rozwoju gospodarczego i społecznego. Oczywiście Tusk, powtarzam, na szczęście, że go mamy, widzi te niebezpieczeństwa i jak może przeciwdziała. A zapobiega między innymi naciskami dyplomatycznymi na i dialogiem z yy, Brukselą. Z instytucjami europejskimi, bo to na wiele decyzji europejskich wpływ ma komisja. Dlatego jest intensyfikacja dialogu Polski z Brukselą, a nie wojny z Brukselą, jak to robił Kaczyński. To jest taki rodzaj obejścia i neutralizacji tej francuskiej rafy, która, która rośnie, a być może bariery. Po drugie, Tusk i Sikorski tworzą alternatywy, takie pragmatyczne alternatywy dla Francji w polityce polskiej. A więc próbują wypełniać tą nadchodzącą próżnię siły europejskiej. I tu działali dotąd skutecznie na dwóch biegunach, czy oddziaływali na dwa wektory. Przede wszystkim bardzo pragmatycznie Tusk współdziała właśnie z Włochami i Giorgią Meloni, mimo że jest politykiem, że ta jest politykiem mocno prawicowym, ale też zdała sobie Meloni sprawę ze znaczenia obrony przed Rosją i deklaruje aktywną antyrosyjskość. I to jest wspólny mianownik dla Polski i Włoch. Ponadto, jak dotąd, Tusk obchodził Francję, czy tworzył alternatywę brytyjską. Niestety ona stoi pod znakiem zapytania, bo zdecydowanym faworytem nadchodzących wyborów parlamentarnych są Lejburzyści, czyli Partia Pracy. Podobnie jak ugrupowanie Le Pen, pytanie nie brzmi, czy wygrają wybory, tylko jak miażdżącą przewagą. I czy będą kontynuowali zdecydowany kurs antyrosyjski i pomocy Ukrainie? Czy pozostaną filarem, jednym z filarów naszego bezpieczeństwa? Poza tym Radosław Sikorski, i Donald Tusk aktywizują kierunek skandynawski, i tu znowu fundamentem jest obrona przed rosyjskimi zagrożeniami. Tusk z Sikorskim krytykują, a wręcz bojkotują Węgry i Słowację. I tu logicznym krokiem, jakiego się spodziewam, będzie zacieśnienie dwustronnych, dwustronnego dialogu czy też zobowiązań bezpieczeństwa z Rumunią i Czechami. Wróg mojego wroga jest moim przyjacielem. Rumunia jest zantagonizowana nie tylko z Rosją, ale także z Węgrami. No a Czechy bardzo niechętnie przyjmują obrót spraw na prorosyjskiej Słowacji premiera Fica. Ale to, co przede wszystkim robi Tusk, to jest scena krajowa. Przyspiesza rozliczenia i nie ma wątpliwości, że jednym z powodów, Zdejmowanie immunitetów, aktywizacji prokuratury, Ministerstwa Sprawiedliwości jest właśnie sytuacja geopolityczna pogarszająca się w Europie. My sobie po prostu nie możemy pozwolić na to, aby w sytuacji pogarszającej się, pogarszających się okoliczności międzynarodowych na wszystkich frontach, bo przypominam, że to chodzi. O front europejski, Francja, Europa, prawica, skrajna prawica, perspektywa wyborcza Donalda Trumpa w Stanach Zjednoczonych i marazm i zapowiedź porażki Ukrainy. A więc, w takich warunkach, nie możemy sobie pozwolić na bezruch i tolerowanie piątej kolumny Putina w Polsce. Stąd przyspieszenie priorytetu. Rozliczeń, bo tylko obezwładnienie PiS daje nam, zwiększa nam bezpieczeństwo i wewnętrznej stabilizacji. Czyli tu Tusk coraz bardziej skutecznie nie dopuszcza do tej pisowskiej recydywy spisków, pełzających zamachów stanu. Abnegacji wysiłków wobec wysiłków rządu, ich paraliżowania, bojkotowania, przywracających praworządność i demokrację. Widać po Tusku ostatnio, właśnie wobec tych zagrożeń zewnętrznych, taką mobilizację i radykalizację. Bo jeśli trzeba, to ich wsadzi, zapowiada, że ich wsadzi do więzień, oczywiście na podstawie. Wyroków prawnych. Pis przypominam i będę przypominał jak Scypion starszy, który każde wystąpienie w rzymskim senacie kończył, a zdaniem Kartagina musi umrzeć, zginąć, bo ona stanowiła egzystencjalne zagrożenie dla Republiki Rzymskiej. To ja będę powtarzał przy każdej okazji, że PIS i sprawiedliwa suwerenna, przepraszam, Polska działają na korzyść Moskwy i agenturalnie, i destabilizując kraj, dzieląc także Polaków i dzieląc Europejczyków. A, bo nie możemy zapomnieć, że PIS, suwerenna Polska są udziałowcami tej a, prawicowej, prorosyjskiej międzynarodówki, która właśnie wysadza nam całą Europę w powietrzu i to szczęście, że mamy przywództwo takich ludzi jak przede wszystkim premier Tusk, ale i niezwykle sprawny minister spraw zagranicznych i to jest z drugiej strony nieszczęście Europy, że Macron, Scholz, inni przywódcy w niczym nie, przypina, nie przypominają ani myślenia strategicznego Tuska, ani jego zdecydowania w działaniu i w obronie naszych interesów, a tym samym interesów europejskich. Niestety Macron i Scholz, jak powiedziałem na wstępie, w niczym to nie Tuskowie. Dziękuję zatem Państwu za rozmowę, za uwagę i mam nadzieję, że przyczynię się do zrozumienia, Zagrożeń tworzonych dla Polski przez wyniki francuskich wyborów. Do widzenia, Robert Heda, na kanale Jana Pińskiego.